dzisiaj, kiedy zmagamy się o przyszły kształt naszego życia społecznego, pamiętajcie, że ten kształt zależy od tego, jaki będzie człowiek. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. A więc czuwajcie. Niech to nas jednak nie zmyli. W mieszkaniu Wojtyłów często słychać było radosne rozmowy i śmiech. W Wadowicach upłynęło całe dzieciństwo i młodość szkolna Karola. Karol uczył się bardzo dobrze, od początku przejawiał talent do przedmiotów humanistycznych, ale i oceny bardzo dobre miał ze wszystkich przedmiotów. Poza nauką pociągał go sport. Szczególnie piłka nożna. Zimą zjeżdżał z kolegami na sankach i okolicznych kurek, ślizgał się na łóżkach, a także grywał w hokeja na zamarzniętym stanie. Z ojcem i kolegami wybierał się na pierwsze wędrówki po okolicy, na najbliższą łysą górę i na nieco odleglejsze, wyższe szczyty Wyskidu Małego. Tutaj wszystko się zaczęło. Powiem o latach na wadowickim rynku do zgromadzonego tłumu ubrany w bie z laską pasterską w dłoni. Jan Paweł II, papież Polak. Wspomnienie szczęśliwego dzieciństwa, miłość rodziców, przyjazd starszego brata Edmunda i te krajobrazy malowane ręką Boga, nad którym umiał się zachwycić. Wszystko powróci w tryptyku rzymskim, spisanym ręką papieża. Dziecinne zdumienie i tęsknota Karola za Polską, za wadowickim domem.
Zatoka losu ustępuje rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przeciwne jest Twoje milczenie we wszystkim. Czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z zatoką losu wstępuje w dół każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie, niesiony swym własnym prądem. Niesiony. Dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu, w którym miejscu ze mną się spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty? Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi zatrzymać się na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół. I lasy milcząco stępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat nie przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem pośród istot, które się nie zdumiewały. Wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień, zdumiewając się. Wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła. Jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się. To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Oh,
gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicą twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć. W źródlanej wodzie odczuł świeżość, ożywczą świeżość. Wszystko to zanurzyło go w miłości Boga. Karol odkrył w sobie prawdziwy spokój, a w tym pokoju pewność powołania i miłość do ludzi. Miłość, która trwa i płynie przez lata, jako słowo, jako świadectwo człowieka, które nie przemija. Jest cały, tu i teraz. Karol, który został papieżem i papież, który nie przestał być chłopcem przemierzającym wadowickie lasy i pola. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. I widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła, a może także współczesnych. Oni także u progu dziejów widzą siebie w całej prawdzie. Byli oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, które przeniósł na nich Stwórca. Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskać tego widzenia na nowo? Czyż nie chcą dla siebie być prawdziwi i przyjaźni, jak dla Niego? Jeśli jest tak, śpiewają hymn wdzięczny, jakieś magnifikat ludzkiej głębi. I wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w nim żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Właśnie w nim. Bo on pozwala im uczestniczyć w tym pięknie, jakie w nich tchną. To on otwiera im oczy. Thank you.
W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mówił Paweł na ateńskim Areopagu. Kim jest on? Jest jak gdyby niewysłowiona przestrzeń, która wszystko ogarnia. On jest Stwórcą. Ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości. Nie tylko na początku, ale wciąż. Wszystko trwa, stając się nieustannie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem, wyłania się ze Słowa. Słowo, odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który stworzył, widział. Widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. On, pierwszy widzący, widział. Odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział. Nagie i przejrzyste, prawdziwe, dobre i piękne. Widział widzeniem jakże innym niż nasze. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Słowo, przedziwne Słowo. Słowo przedwieczne, jak gdyby próg niewidzialny. Wszystko, co zaistniało, istnieje i istnieć będzie, jakby Słowo było progiem.
chciałbym dodać i do zobaczenia, ale to już... Ale to już jest całkowicie w Bożych rękach.